wyuczona bezradność. Jest to takie świetne określenie, które odbiera nam chęć do działania. Wyuczona bezradność to jest to, że my tej chęci do działania nie mamy. Wyuczona bezradność nie informuje nas, kto nam tę chęć odebrał. A wyuczona bezradność, według mnie oczywiście, słaby naukowe, proszę, niech się mogą wypowiadać, według mnie wyuczona bezradność to jest uboczny efekt działania autorytetu. Jeżeli patrzymy na kogoś jak na guru i wierzymy w to, co mówi, i wierzymy w to, że mówi, że ja nie umiem jeździć na rowerze, nie umiem rysować lub nie nadaje się do matematyki, to ten autorytet tworzy w nas wyuczoną bezradność. Bo jeżeli mój kolega z klasy powie mi, że brzydko napisałem, to dostanie w łeb i się nakryje nogami, że mnie krytykuje. A z nauczycielem tego nie mogę zrobić. A szkoda, bo by się przydało.